Cześć, tu Ania ze Szkoły Księgowości, a dzisiejszy nasz temat nie do końca jest tematem podatkowym, ponieważ porozmawiamy o tym, za co księgowy odpowiada prowadząc księgowość swoich klientów. I tu można powiedzieć, jest kilka obszarów tej odpowiedzialności. Po pierwsze, mamy odpowiedzialność na gruncie przepisów podatkowych, na przykład ordynacji podatkowej, odpowiedzialność na gruncie kodeksu cywilnego wynikające z umowy, na przykład między biurem a klientem, odpowiedzialność pracowniczą, jeśli księgowy pracuje na umowę o pracę, odpowiedzialność karną, czy odpowiedzialność na podstawie ustawy o rachunkowości, i będzie też mowa o kodeksie spółek handlowych, co on tam przewidział w kwestii księgowości. Zacznijmy od tych przepisów podatkowych i tu generalnie mamy wskazaną odpowiedzialność, czyli podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. Czyli nie ma tu mowy o osobie, która prowadzi księgowość, to podatnik odpowiada za to, że tego podatku jest zapłacone na przykład za mało, że jest nieodpowiednio policzony, i to on wprost w pierwszej kolejności będzie odpowiadał. Natomiast oczywiście, jeśli klient zlecił do biura rachunkowego na przykład prowadzenie ksiąg i to biuro popełniło błąd, no to będzie mógł wystąpić, ale już na poziomie kodeksu cywilnego, o to, żeby biuro poniosło odpowiedzialność za to. Generalnie w przepisach podatkowych z tych sankcji, no to mamy odsetki podatkowe, czyli za to, że zapłacimy coś po terminie, dodatkowe zobowiązania podatkowe czy sankcyjne stawki podatku. Teraz przejdźmy do odpowiedzialności księgowego, który jest zatrudniony na umowę o pracę, więc przepisy znajdziemy w kodeksie pracy. No i mamy artykuł 115, który mówi, że pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę, ale w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Czyli jest ta szkoda powiązana z tym zachowaniem i to muszą być te normalne, standardowe, można powiedzieć, następstwa tego jego zachowania lub zaniechania. Ale tutaj pracodawca jest zobowiązany, żeby wykazać okoliczności, które uzasadniają odpowiedzialność pracownika i wysokość tej szkody. Czyli nie pracownik będzie tutaj udowadniał, tylko pracodawca musi udowodnić. Mamy również przepis, artykuł 119 Kodeksu Pracy, który wskazuje, że odszkodowanie, no właśnie za tą szkodę, ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, ale ono nie może przekroczyć trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia. W przepisach związanych z podatkami mamy również kodeks karny skarbowy i tam również zostały zapisane pewne sytuacje dotyczące odpowiedzialności. No i mamy na przykład artykuł 9, paragraf 3 kodeksu karnego skarbowego, gdzie mamy wskazane, że za przestępstwa skarbowe, ale także za wykroczenia skarbowe odpowiada sprawca, no czyli ten, kto popełnił to przestępstwo lub wykroczenie, ale także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. I mamy też przepis 61a, paragraf 1, który wskazuje, że kto wbrew obowiązkowi nie przesyła księgi właściwemu organu podatkowemu albo przesyła ją, ale nierzetelną, podlega karze, tutaj w tej sytuacji grzywny, do 240 stawek dziennych. No i przejdźmy do tej odpowiedzialności cywilnej. Ta odpowiedzialność cywilna jest ustalana też o naszą umowę między klientem a nami, więc bardzo istotne jest określenie w tej umowie, jaki jest zakres naszych działań, czyli za co odpowiada biuro rachunkowe, a za co odpowiada klient, żeby tutaj nie było jakiegoś właśnie zgrzytu, że klient myślał, że to jest po naszej stronie. Tak naprawdę to my się tym nie zajmujemy, ale nikt na ten temat nic w umowie nie napisał. W związku z powyższym nie wiadomo, kto odpowiada za daną czynność, więc bardzo dokładnie określamy zakres usług, zakres obowiązków biura rachunkowego i klienta. Oczywiście uwzględniamy też to, że pewne działania klienta mogą wpływać na niewywiązanie się przez biuro rachunkowe na przykład z terminów. No bo jeśli klient nie dostarczy na czas dokumentów albo dostarczy je niekompletne,
no to tutaj nie można mówić, że biuro rachunkowe odpowiada za nieprawidłowe wyliczenie podatków. No bo jak miało policzyć, jeśli nie miało dokumentów kompletnych i jeszcze dostało je z opóźnieniem, tak? Więc musimy to wszystko dokładnie zapisać w umowie po to, żeby każdy wiedział, za co odpowiada i jakie są jego obowiązki. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedzialność cywilną, no to musi po pierwsze powstać szkoda po stronie naszego klienta, musi być po naszej stronie, czyli po stronie biura rachunkowego, takie działanie, które stanowi przyczynę powstania tej szkody. I między tym naszym działaniem a szkodą musi istnieć związek przyczynowy, czyli jedno musi wynikać z drugiego. No i oczywiście musi być wina po naszej stronie, tak? Czyli jeśli klient nie dostarczył faktur na czas i my nie zdążyliśmy podatku policzyć na czas, no to nie ma tu naszej winy, bo to on złamał terminy, w których miał dostarczyć, co uniemożliwiło nam wyliczenie na czas zobowiązań podatkowych. Przejdziemy teraz jeszcze do kodeksu karnego. Tam również są zapisy, które są powiązane z prowadzeniem księgowości. Mamy artykuł 296, paragraf 1 kodeksu karnego, gdzie czytamy, że kto będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu albo umowy, to nas będzie interesować, do zajmowania się sprawami majątkowymi, działalnością gospodarczą osoby fizycznej prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, i tu uwaga, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień, czyli zrobił coś, do czego nie był upoważniony, lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, czyli miał obowiązek na przykład wynikający z tej umowy, powinien to zrobić, a tego nie zrobił, wyrządza znaczną szkodę. Tu mamy już określenie, że to nie może być dowolna szkoda, tylko po pierwsze musi być szkoda, a po drugie musi być znaczna. Podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy. I artykuł 303, paragraf 1. Kto wyrządza szkodę majątkową osobie fizycznej, prawnej lub jednostce nieposiadającej osobowości prawnej, przez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie w sposób nierzetelny, niezgodny z prawdą, w szczególności niszcząc, usuwając, ukrywając, przerabiając, podrabiając dokumenty dotyczące tej działalności, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. I teraz przechodzimy już do naszych przepisów ustawy o rachunkowości, czyli będzie się dotyczyć prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie podatkowych, tylko ksiąg rachunkowych, i w ustawie o rachunkowości również znajdziemy przepisy dotyczące odpowiedzialności. Co do zasady tej odpowiedzialności podlega kierownik jednostki, czyli w przypadku spółki ZO na przykład zarząd. Żeby księgowy podlegał również tej odpowiedzialności, to on musi przyjąć w formie pisemnej powierzenie mu odpowiedzialności za prowadzenie księgowości. Wówczas on również będzie podlegał odpowiedzialności na mocy tych przepisów. I mamy tu, kto wbrew przepisom dopuszcza się do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy, podawania w tych księgach nierzetelnych danych, niesporządzenia sprawozdania finansowego, oczywiście też wersji skonsolidowanej, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, sporządzenia ich niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tych sprawozdaniach nierzetelnych danych. Tu mamy wymienione de facto wszystkie sprawozdania, które wynikają z ustawy o rachunkowości. Oczywiście wszystkie nie dotyczą każdej jednostki, bo będą dotyczyć w zależności od sytuacji, jeżeli to jest grupa kapitałowa, no to będzie skonsolidowane. Jak to będzie pojedyncza jednostka, to skonsolidowanego sprawozdania nie będzie. W każdym razie za to mamy grzywnę lub karę pozbawienia wolności do lat 2 lub też obie kary jednocześnie. I ostatni element odpowiedzialności związanej z księgowością wyznaczony przez kodeks spółek handlowych. Czyli skoro kodeks spółek handlowych, to dotyczy spółek uregulowanych w tym kodeksie, czyli spółki z o.o., spółki akcyjnej, komandytowo-akcyjnej, komandytowej, prostej spółki akcyjnej, czy też spółki jawnej. I mamy znowu artykuł 587, paragraf 1, kto przy wykonywaniu obowiązków wymienionych w tytule 3-4 ogłasza dane nieprawdziwe albo przedstawia je organom spółki, chodzi tu o dane finansowe, władzom państwowym, osobie powołanej do rewizji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, ale jeśli działa nieumyślnie, to podlega karze grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku, czyli wtedy jest kara łagodniejsza. No i właściwie to tyle na temat odpowiedzialności związanej z prowadzeniem księgowości. De facto w dużym zakresie za tą księgowość odpowiada przede wszystkim kierownik jednostki. Po więcej informacji na temat księgowości i podatków zapraszam Cię już teraz, aby kliknąć w pierwszy link poniżej tego wideo i zapisać się na bezpłatny newsletter. A my widzimy się już w kolejnym filmie.